szczególny kontekst miały te słowa, które Pan Jezus wypowiedział w Wieczerniku. Były one związane ze zdradą Judasza. Otóż przed tymi słowami, któreśmy słyszeli, Pan Jezus zwrócił się do tego, którego miał wydać. Jezus rzekł bowiem do Judasza: co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. A on, Judasz, po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Były ciemności, symbolizujące działanie księcia tego świata. I właśnie w tym momencie, kiedy te ciemności zdawały osiągać swój szczyt, Pan Jezus mówi o tajemnicy Trójcy Świętej i o swoim niezwykłym związaniu z Ojcem. Związaniu przez miłość, wyrażającą się w posłuszeństwie Jego zbawczej woli. Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Niejako przyspieszając zdradę Judasza, Chrystus po raz kolejny okazał posłuszeństwo zamysłowi zbawczemu swego Ojca, temu zamysłowi, który wyjawił na początku swej publicznej działalności wobec Nikodema. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, że Syna swego jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Okazując najwyższe posłuszeństwo Ojcu, Jezus otoczył chwałą swego, tego, który Go zrodził, Ojca. Bóg został w tym momencie otoczony chwałą. I teraz Pan Jezus dodaje, jeżeli Bóg został w Nim, w Chrystusie, otoczony chwałą, to Bóg także Jego chwałą w sobie samym otoczy. I to zaraz Go otoczy. Zaraz, czyli za kilka godzin. Kiedy zawieszony między niebem a ziemią jednorodzony Syn Boży będzie spełniał to, co zapowiedział. A ja, gdy nad ziemię zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Przyciągnie swoją miłością, miłosierną. Przyciągnie swoim posłuszeństwem wobec Ojca i objawiając w ten sposób swoją do Niego najwyższą miłość, wskaże ją jako wzór miłości bratniej, jako nowe przykazanie. Przykazanie nowe wam daję, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali taką właśnie miłością. Ofiarną aż do końca. Bezinteresowną. Na wzór tej, którą jednorodzony Syn Boży
uwielbił swego Ojca. I odtąd Kościół żyjący mocami Ducha Świętego chwali, uwielbia Boga w tym wszystkim, co czyni. Zawieszony niejako między dwoma wymiarami czasu, swoją teraźniejszością i swoją ostateczną przyszłością. O tej teraźniejszości z czasów apostolskich mówiły czytane nam przed chwilą dzieje, przekazane nam przez świętego Łukasza. Bo życie Kościoła polega najpierw na tym, aby mieszkańcom coraz to nowych miast głosić prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. I stąd te nazwy nowych krain, do których dotarli Paweł i Barnaba, Pizydia, Pamfilia i nazwy nowych miast, które po raz pierwszy usłyszały dobrą nowinę. Listra, Ikonium, Antiochia, Perge, Attalia, krainy i miasta leżące w ówczesnej Azji Mniejszej, dzisiejszej zachodniej Turcji. A jednocześnie temu głoszeniu Ewangelii towarzyszyło wzajemne umacnianie się w wierze. To czynili właśnie wobec chrześcijan, dopiero co o przyjęciu chrztu się znajdujących Paweł i Barnaba. I czynili to w imię swoistego realizmu chrześcijańskiego, który wyraża się w krótkim, ale jakże brzemiennym w treści słowom. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. I równocześnie z tą ewangelizacją, wzajemnym umacnianiem idzie budowanie nowych struktur Kościoła hierarchicznego, ustanawianie przełożonych dla kolejnych wspólnot chrześcijańskich. I na koniec wysławianie Boga. Wysławianie Boga poprzez opowiadanie tego, co Bóg poprzez ich apostolskie działanie, działanie Pawła i Barnaby dokonał. Jak wiele Bóg zdziałał przez nich i jak otworzył poganom podwoje wiary. Taka była ta teraźniejszość Kościoła czasów apostołów, ale równocześnie była bardzo szczególnie nakreślona przyszłość, do której zmierzali właśnie poprzez wiele doświadczeń. I słyszeliśmy o tym wymiarze czasu ostatecznego w czytanym przed chwilą fragmencie Apokalipsy świętego Jana Apostoła, gdzie najpierw jest mowa o niebie, o miejscu zbawienia, jako nowym niebie i nowej ziemi, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I apostoł mógł powiedzieć: ujrzałem miasto święte, Jeruzalem nowe. Miasto święte, naznaczone nie tylko obecnością Najwyższego, ale miejsce, w którym zbawieni znajdują się w szczególnej bliskości wobec tego, który ich stworzył i tak ich umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I ta szczególna bliskość
Emanuela, Boga z ludźmi na wieczność całą, sprawi, że będą doświadczali także na wieczność całą szczęścia. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trud już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie rzekł: oto czynię wszystko nowe. Nowe na wieczność. I stąd też w innym fragmencie Apokalipsy jest obraz radości i pieśni nowej śpiewanych przez tych, którzy szczęścia wiecznego dostąpili. Ujrzałem stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. I taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił, bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. Jakże, drodzy siostry i bracia, w tej niezmierzonej rzeszy ludzi szczęśliwych, śpiewających nową pieśń, nie ujrzeć oczyma wiary Najświętszej Marii Panny, służebnicy Pańskiej, która oddała się całkowicie dziełu zbawienia i przez którą życie przyszło na świat. Rozważamy te słowa liturgii piątego tygodnia wielkanocnego, rozpoczynającej się dzisiaj już w sobotni wieczór. I w tych czytaniach odkrywamy prawdę o Kościele nie tylko dawnych czasów, ale także prawdę o Kościele, który jest teraz, dzisiaj, w którym jesteśmy zanurzeni od chwili Chrztu Świętego i którego zmagania stają się także naszym udziałem i którego nadzieje dają nam moc, by trwać więcej niż tylko trwać, by śpiewać Panu pieśń nową. Bo jest życiem Kościoła najbardziej wspaniałym i trudnym w końcu do wyrażenia ta nieustanna adoracja i rozważanie tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i tej przekraczającej wszelkie ludzkie wyobrażenia jedności, miłości między Ojcem i Synem i między Synem a Ojcem, miłości, która przybiera kształt osobowy Ducha Świętego, bo jest życiem Kościoła włączanie się w to oddawanie sobie chwały przez poszczególne osoby Trójcy Przenajświętszej. I z tego wnikania, z tej adoracji jedynego trójosobowego Boga wynika ta moc, z jaką Kościół idzie na spotkanie współczesnego świata, głosząc wszystkim narodom Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu. Mimo wielu ucisków,
I mimo wielu prześladowań, o których wiemy, mimo tylu męczenników chrześcijańskich, którzy także dzisiaj oddadzą swoje życie dla Chrystusowego imienia. I także dzisiaj jesteśmy uczestnikami tego, że poprzez nowe nominacje i nowe święcenia rośnie Kościół w swoich wymiarach Kościoła hierarchicznego. I także dzisiaj, może jeszcze bardziej dzięki środkom społecznego przekazu, tyle wiemy, co dzieje się w innych wspólnotach chrześcijańskich na całym świecie, z którymi łączymy się w wyznawaniu tego samego Boga i wysławianiu Jego najwyższego imienia i w tej gotowości, aby iść za wezwaniem miłości przekraczającej nasz egoizm. I także dzisiaj przecież, tam wszędzie, gdzie sprawowana jest liturgia i gdzie gromadzą się chrześcijanie, wznoszona jest na cześć Najwyższego pieśń nowa. To nasz Kościół, święty, katolicki, apostolski. I właśnie mając świadomość takiego Kościoła, tego Kościoła, tym bardziej rozumiemy wagę, niezwykłość wydarzenia prawdziwie historycznego, którego jesteśmy nie tylko świadkami, ale i uczestnikami. Wysławianie Boga poprzez muzykę. Wysławianie Boga w tym momencie poprzez poświęcenie organów, które są prawdziwie królewskim instrumentem. Poświęcenie tych organów pod tym gwiaździstym sklepieniem Bazyliki Mariackiej, sklepieniem, którego piękno przekazał nam genialny Jan Matejko, a które mówi przecież o nowym niebie, do którego zmierzamy, będąc jeszcze tutaj na ziemi. I stąd dziękczynienie Bogu, że natchnął niektóre osoby, by podjęły się wielkiego, niełatwego dzieła odnowy tych organów, a było to 7 lat temu, w roku 2015, kiedy pojawiły się pierwsze konkretne zamysły, aby przez to dzieło móc jeszcze bardziej pięknie, a przez to bardziej szlachetnie sławić Pana zasiadającego na wieczystym tronie w Nowym Jeruzalem. Dziękuję zatem Panu Bogu także za budowniczych i wykonawców tych organów w firmie Rieger Orgelbau z Austrii. Dziękujemy Panu Bogu za ofiarodawców i dobroczyńców tego niezwykłego instrumentu, który będzie za chwilę poświęcony, a wraz z tym momentem jego dźwięki będą tym bardziej zlatały ku górze, aby wysławiać tego, którego żadne słowo nie jest w stanie do końca wysłowić. Drodzy siostry i bracia, za chwilę będziemy budzić te organy. Tak wygląda właśnie obrzęd poświęcenia organów. I będziemy je budzić w imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, w
imię tych Bożych osób, których szczególną więź podkreślał Chrystus w Wieczerniku i to w jakże ogromnym kontraście wobec zła tego świata. Bo jest zło, było, jest i pewno będzie aż do końca tej ziemi i tego świata. Ale już jest i rozbrzmiewa na tej ziemi chwała składana Najwyższemu poprzez naszą wiarę, poprzez naszą nadzieję wiecznego szczęścia, poprzez naszą miłość na wzór tego, który nas do końca umiłował. O Trójcy Świętej mówił Chrystus uczniom w Wieczerniku. Mówił o tym, że Ojciec wysławia Syna, a Syn wysławia Ojca. Mówił o tej szczególnej miłości między Bożymi osobami i w jakiejś mierze wskazywał, jak my mamy Boga wysławiać i mamy Boga kochać. Obrzęd budzenia organów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego to obrzęd, który mówi nie tylko o wielkości i niezwykłości tego instrumentu prawdziwie królewskiego, ale też mówi, jak wielki jest człowiek i jak wielką obdarzony jest łaską, jeżeli swoim sercem, umysłem i głosem może włączyć się w te brzmienia prawdziwie królewskie.